Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony, a ty Grzyboj, witam was dzisiaj w bilardziku, oczywiście w 8-Ball Poolu, najlepszej bilardowej gierce oczywiście pod słońcem. I dzisiaj co? Dzisiaj sobie spróbujemy dojść do troszkę tutaj pieniążków, do gazyliona, może jeszcze nie dziś, ale nasz trochę klub tutaj trzeba wybustować, bo ostatnio spadł do słabszej dywizji, więc bardzo niedobrze. Zaraz wam to zresztą pokażę. I tam w sumie gdzieś tutaj widzicie ostatnich 10 subskrybentów. Jeśli też chcecie się tutaj znaleźć, to subskrybujcie koniecznie kanał tam na dole i lecimy moi drodzy. Także tak, nie wiem co tu się pozmieniało do ostatniego odcinka, bo ostatni odcinek to był kupę lat temu, nawet bym powiedział. Także jeśli jeszcze nie wiecie, to tutaj możecie sobie wejść do naszego klubu Grzybki UTG oczywiście. Tutaj wchodzicie w search i szukacie. No i w naszym klubie 11 osób jest, proszę bardzo. Ej, tego to się nie spodziewałem, tylko akurat nikt tu tak się składa, że w sumie tutaj za bardzo tu nikt nie gra. Ale ja nawet nie wiedziałem, że to tyle jest ludzi już. Się zatrzymałem na troszkę mniej, ale fajnie, fajnie, także zapraszam bardzo. Robimy najlepszy klub w Polsce, moi drodzy. W Polsce jesteśmy 2684 miejsce mamy. Także takie top 100, jakbyśmy kiedyś osiągnęli. I damy radę, moi drodzy. Chociaż oni tutaj mają... oni mają tutaj miliardy, nie? To są biliony? Chyba miliardy, o ile się nie mylę. Nie no, miliardy raczej. Jak tu są miliony, to tu będą miliardy. Także, no dobra. Przynajmniej żebyśmy milion mieli. Także lecimy, no co, otwórzmy sobie, co my tutaj mamy w ogóle. Skrzyneczkę jakąś, 90, bla 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 bla, dobra, to nieważne zresztą. No i co, wiadomo jaka jest taktyka, play mini games, play special, w sensie. Lecimy sobie na 9-balla. O, takie luźne 10 tysięcy na początek. Dobrze, jakbyśmy dzisiaj o 100 tysięcy sobie tutaj zdobyli, to już będziemy mieli ładną pozycję wyjściową, żeby piąć się ku górze. Już będzie można zacząć, nie no, może 50, tak, że o 50 wtedy grać to jeszcze nie, ale tak jak już będziemy mieli w miarę tutaj poduszkę finansową, to będzie można myśleć coś tutaj, żeby grać już o 50 tysięcy patoli. Dobra, udało mi się coś tam wbić nawet, także sobie spoko. Ja to podkręcę, moi drodzy. Oba. No nie, no teraz będzie kiepsko trochę, nie? Czekaj. O, idealnie. Nie żeby całość, ale to było wymierzone. Ja to znam każdy zakątek tego stołu to na pamięć znam. I dajcie ostatnim tutaj jakiś ziomek, pan kolega napisał w komentarzu, jak zarobić szybko pieniądze w 8-ball poolu. I wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób, kurczę, na 9-ballu i dobre tutaj rozegranie znaleźć, żeby po prostu żółtą półkę wbić od razu. Także to mi się wydaje, że to jest w sumie chyba najlepszy sposób na pieniążki, bo co innego. No oprócz cheatowania, nie? No i żeby własnych pieniędzy nie wydawać, to wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, chyba że znacie jakąś inną, to dajcie znać. No nie, no wbiję, 3 wbiłem jeszcze białą, abym już zakończył tą rozgrywkę, szajse. A tak dobrze było, tak moi drodzy, by tutaj poszło, raz, dwa, trzy. No niestety, zobaczmy co zrobi pan Benjamin. Oj, oj, oj. Oj, Andrzeju, nie denerwuj się, no nie, no i ma prosto do wbicia teraz, moi drodzy, pierwszy mecz. Klapa totalna. Tak zwany kasztan, kaplica. Jakie tutaj synonimy jeszcze tego mogę dać? Grzybią. O. Aha. Raz się przegrywa, raz też się przegrywa. No i już mamy 40 tysięcy w naszym koncie, także no całkiem dobrze nam idzie, szczerze. Nie spodziewałem się tego. Absolutnie, absolutnie. Nie wiem, no, nie wiem, muszę tutaj ogarnąć tą zagrywkę, żeby tym żółtą wbijać od razu. Teraz nawet została nietknięta, nic się nie wbiło. Także no. Ale to też może jest jakaś taktyka, tak? Najpierw zrobimy odwróconą taktykę z tamtego meczyku. On powbija wszystkie, wbije białą i ja potem sobie wjadę cały na biało. I elegancko, nie? No. Dobra, teraz wydaje mi się, że tutaj ma trochę ciężką sytuację, aczkolwiek... Może mi się tylko wydawać, bo może to być całkiem tutaj łatwe do trafienia, ale zobaczymy, czy mu się tak uda odbić. No. Ale... Na pewno tego nie planował, tak? Także co mu... O, dobra, to mamy do bicia. Nie wiem, nic mądrego nie wymyślę. Tak, żeby jakąś... No nie, no chyba. Może tak jakoś mi się uda? No dotknąłem tą żółtą, ale... A w sumie mogłem tutaj pomyśleć sobie, żeby to rozbić, ale no jeszcze trudno. Ale coś tutaj na pewno wyjdzie z tego uderzenia, tak? Damy sobie jakiś tutaj szalony, zwariowany, kurczę... Zakręcenie Billy the Kid. Dobra, stój.
No nie. No niestety, moi drodzy. Globala chyba też tutaj się nie uda wbić. Co nie, kur... Lecimy, moi drodzy. Dobra, na razie chyba jakąś zawiechę złapał. Nie, zdąży? Zdąży. Skurczybyk. Ty. Haha! Dobra, teraz byle tego nie zmarnować. Dobrze, nam musi tutaj... Nasza piłeczka musi się odbić dobrze. Czyli coś takiego. Żeby od dołu sobie cyknąć tą żółtą. No i dobrze, nie? Dobra partyjka, nie zła. Teraz to majster musi dobrze tutaj wycyrkulować, żeby mi biała jeszcze nie wpadła. To by było... No, przyznajcie sami. Przypał niesamowity. Dobra, tu teraz czekajcie. Muszę użyć tutaj siły. O, techniki manitu w sensie. Wiecie, no to tak działa, nie? Sobie tutaj trochę się tutaj, tu się trochę pokrzywić, tutaj, tu wycyrkulować pod kątem. No i dobra, w sumie to wracamy do pozycji startowej. Z linii pomocniczej sobie zagramy teraz. Zobaczymy, no a to jest fajne, bo tutaj co? Wiadomo, idzie to wycyrkulować, to jest spoko sprawa. Ale najlepiej na pałę chyba tutaj się uderzać. No i dobra, coś tam powbijał chłopaczek. O, no i dobra, sobie przyszedłem. I moja... Która ta? Moja kolej. Ej, co za ham. No, dawaj jeszcze trochę, dawaj jeszcze troszkę. No tak to do dupy. No, co z tego? Skoro, no, szkoda gadać. Ej, haha, co za ziomek w ogóle. Niesamowite to było. Podobało mi się to bardzo, tak jako zagrywka. A myślę, że damy też sobie takiego random shota. O, właśnie, no... Nie powiem, że nie, trochę chciałem dotknąć tej żółtej półki, ale no białej to za żadne skarby to nie chciałem pić. Nie. Ajajaj. Tak przypuszczałem, że to może mu się nie udać. Ohoho, panie kochany. To nie jest szczęście, to jest po prostu skill. Także lecimy dalej. Mam 60 tysięcy, dobra, tutaj droga do 100 tysięcy coraz bliższa. O nie, no chciałem zagrać na tym. Bez gwydelinów. Dobra, ja teraz zaczynam i patrzcie to, nie? To jest teraz technika. Ale nie mówcie o nim, o nie nikomu. To jest tak zwany tęcza pakuri. Ustawiacie sobie bilet tutaj. A właśnie to nie jest to, właśnie tutaj musicie dobrze tutaj ustawić. Na równo z tą żółtą kropką i tutaj z tą niebieską. Tutaj wstęgą, obrączą, nie wiem jak to nazwać, i teraz tak celujecie tutaj, żeby tą górną zahaczyć. I to jest ważne teraz, podkręcenie dajecie tutaj, palec sobie dajecie tutaj na tą, tak żeby to kółko wskazywało na tą ostatnią kropkę tutaj i patrzcie to co się dzieje. Hahaha! No tak. Ale było blisko, nie? Przyznajcie sami. Przyznajcie sami, że no. Kurczę. Dobrze szło. Już nie mówię. Dobra. A ja tu chciałem już walić jak na tych. Bez guideline'ów na pałę. Ale mam tutaj lepszy pomysł. No wiecie. To jest po prostu, wiecie. Open your mind. Separate limit from the physics and physics from the limit. And what do you get? No limit. No i tak to właśnie wygląda. Ładna tutaj gierka z Malikiem Montaną. 70 tysięcy już mamy, także no już tutaj droga do 100 tysięcy coraz bardziej się tutaj skraca. Na szagę można by powiedzieć, że Polska górą oczywiście. 80 level nawet mam już. Teraz może tam czapokuli nie będę testował, ale taką kiedyś tutaj taki niecały tutaj na ten. I patrzcie. No, dwie poleciały, trzecia sobie zaraz wleci. Bang, 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 niebieską mam przy sobie. Tutaj będzie trzeba, no niestety, na pałę walnąć. Chociaż teoretycznie na pałę, ale chyba wleci. Dobra, inny miałem plan na to, ale dobra. Trudno. Tak już tu mnie gra ukierowała. Ty, a co jak teraz będę chytrym lisem? Tą fioletową, chociaż nie wiem, czy mi zielona nie zawadzi. Ale bym spróbował tą fioletową. Tak tutaj szczelić, uderzyć, pchnąć, żeby ta żółta wleciała, ale to... No, dałoby radę, tylko że mnie wycyrkował, ale... Ajajajajajaj... Ale plan był dobry. On teraz też tutaj kasztanka niezłego uderzył, także ze spokojem.
Dobra, teraz co? Spokojnie, nie? Ładna, po prostu... O ja pierdziele. Ale nie tak, na spokojnie, nie o to chodziło. Dobra, walić to, dawaj. Taki rumba. No dobra, no. Miało być ładnie tutaj szachowe rozegranie, ale niestety. Coś nie diabeł mnie podkusił, o Jezu Maria. Dobra, on chyba też gra tak jak ja. Podoba mi się to bardzo, ta rozgrywka. Bercik dobrze tutaj leci, bo Bercika, ona, taki wie. Dobra, no teraz co? Tutaj po skosie raczej sobie szczelimy. Bing, bing, bing. I teraz patrz, to jest to, o czym mówiłem, nie? Oj, pokażę to celowanie, człowiek. Nie, dobra, czego nie widzę. O, do strony dziury trzeba. Pyk! No i leci jak ta lala. Bilipiele mi biała nie wleciała i mamy to. I już 80 tysięcy, moi drodzy, na naszym koncie. Także już niewiele. Aligancko. Teraz na spokojnie, no już nie ma co tutaj się popisywać jakąś tam czapakurą, techniki manni tu używać. Teraz na spokojnie z Zohalbikiem, ma 11 poziom. Tylko ciekawe, czy to jest smurf, czy nie. Ile ma wygrany? 87 tysięcy, no to... Nie wiem, czy mu idzie dobrze, czy nie. Zobaczymy, bo on tu też jakieś czary Mary używa, ej. Bez takich, kolego. No, beka z ciebie. 11 poziom, jak on to zrobił? Zaraz tak będę tak samo robił, zobacz co się dzieje. Dawaj mi tu bez guideline'ów. Ej, oskamowali mnie, kto tu gra na po 2,5 tysiąca? Czemu tak mi zrobili? Aj, biała bym tu wyleciała prawie. Dobra. No i co? Dam radę? Damy radę. Exactly. Teraz tak robimy. Nie, no dobra, wbijemy tu. Myślałem, żeby tak zrobić, żeby czerwoną trafić i odbiło się tą brązową, ale właśnie tak tutaj biała, znaczy żółta, biała by mogła wlecieć, także no. Lipa, kasztan tu się stanął teraz, ej. O, jeszcze to jest taka rozgrywka, człowieku, jak finał Ligi Mistrzów o 5000, no to naprawdę, no. To powinna być szybka gierka, pach, 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 a tu się cackamy jak nie wiem co. Yeah, mamy to. O nie, i to jest KO dla mnie, nie? Chyba, że biała mu wleci. No niestety. Nadzieja umiera ostatnia, moi drodzy. Jak to było? Tak, jakoś nie. Chyba na dół dało. Nie, tutaj kulki się dodaje. Ale nie ten kij mam, więc mi się nie uda. Ale dobra, no dwie wleciały sobie, no i teraz kasztan jest. Oj, oj, oj. No nie, no bez szans, ty. Znaczy nie, no wiadomo, na pewno jakiś tutaj kosmita, tutaj kosmiczny gracz by to dał radę, by to tak, ma takie, kurde, taktyki, żeby to odbił, a podkręcił, ale no to nie ja, jeszcze nie ten poziom, ale kiedyś. Dobra, mamy to. I co, teraz fioletowa? No fioletowa też jest lipa. Ale to tak sobie drzmy pirat z drzwi, może tu uda się na dół wbić ją. No, albo i się nie uda. Pamiętajcie, zawsze są dwa uda. Albo się uda. Może już nie będę kończył. No i tak jak widzicie, moi drodzy, dzisiaj niestety w repertuarze to są te drugie uda, że się nie uda. Także w sumie mamy prawie tyle samo co na początku, 57 tysięcy. I ja tutaj wam mówię, że w następnym odcinku będę miał już milion około. Także widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie właśnie, jak będę miał już milion tutaj w moim tutaj skromnym koncie bankowym na 8BallPoolu. I dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że tutaj dotarliście, że chcecie więcej 8BallPoolu, niesamowitego bilarda. I co, wbijajcie do klubu, grzybki i tygy. I trzymajcie się, bytko, moi drodzy, do zobaczenia, do zobaczenia, narka!